Prithviraj's victory over Muhammad Ghori proved to be a curse. Believing that the Turk would not return, my Raja took to revelry and the company of Sanyugita, leaving the defenses to rot. It is here that I, Chand Bardai, enter the story and make my mark on my king's legend. I warned my Raja that nothing would stop the Turk. The warlord had come down from the barren Afghan mountains to gaze upon the wealth of India and would return with a larger army. My Raja was wise and he listened to me. He sent messengers to the other Rajput princes, calling them to war, but few listened. Laughing, the princes told the messengers that surely the Turks would not return so soon after being bloodied by Rajput Kshatriya. The princes of Rajasthan sent only token forces to aid my Raja's defense. As my king marched once again to war, I feared that he would not return. I began to write this tale and shared it with the other poets. Even if my king did not survive the battle, his legend would live on throughout all of India. I would make sure of it. Poets have reached the courts of four great dynasties. To whom shall we tell our tale to first? Whoever we choose will help us carry Prithviraj's legend throughout India. Bierzemy pierwszego. Success! Our words have softened the Raja's heart. Dobra, od razu się zabudujemy. We must go forth and spread the legend of Prithviraj. But beware, the Yadava, Chola, and Pagan will stifle our efforts and must be defeated. Dobra. Tak jest. Dobra. Agya samjhi gayi. Namaste. Tutaj wybudujemy sobie kolejne obwarowania. Albo nie, to tak. Ojojoj. Ojojoj. Niedobrze. Dobra, idziemy po kolejnego Radżę. Tutaj stoimy. Dobra, mamy tych jeźdźców.
Oni są fajnie odporni. Tak jest. Dobra, tutaj też będziemy potrzebować kilku do obstawy. A ten to wybudował? No nie, panie kolego. Panie kolego, co to ma być? Za niesubordynacja. Dobra, będziemy potrzebować też więcej na drewno, bo zaraz tu się krzaczki nam skończą. Jak się nam krzaczki skończą... No właśnie, wykrakałem. Dobra. Jak tam nasz poeta doszedł tutaj? Dobra, poproszę tutaj też zabudowę. Tak jest. No, ta zabudowa jest dosyć ważna. Że ją tutaj zrobimy. To już będziemy mieli dużo łatwiej. Dobra. Tak, tutaj jeszcze musimy zrobić zasłonę. Tak jest. Dobra, wy pójdziecie na drewno. Wy pójdziecie... O, właśnie. Nie ma zasłony. Ojej, co tu się wydarzyło? Trzeba to szybko nadrobić. Jak oni tu do nas wjadą, to bez litości postąpią z nami. Bez litości nas tu objadą. Panowie, szybciutko tutaj. Musi być zasłona. Dobra, a tutaj sobie weźmiemy trochę kamienia. Dobra. Dobra, przejdziemy do Ery. Dałoby też trochę ulepszeń tutaj zrobić. Zrobimy te ulepszenia tutaj. Dobra, mamy uniwersytet. Oj, nie mamy ulepszonych murów, nie mamy balistyki. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, tu też mamy paru ludzi, więc też możemy ich tutaj wysłać na krzaczki, że tak powiem. Dobra, jak tutaj stoimy? Całkiem spoko. Tutaj byśmy mogli paru wysłać na kamień. Ten kamień nam się bardzo przyda. Gorsze, że nie mamy sypów. To mnie trochę przeraża. Jak tylko dostaniemy kamień, to te sypy zrobimy. A, tu mamy jeszcze człowieka. Super. Coś tutaj chyba mi się
Agna Prabhu Nanami. Przyciski pomyliłeś, stąd ten człowiek tutaj się znalazł. Okay. Dobra, mamy erę. To będzie troszeczkę przyspieszyć. Mamy zamek? No właśnie, nie mamy zamku. Trochę w gospodarkę tutaj. O nie! 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 Ale ich tutaj najechało. Sypy. Ajajaj. Jedzonka brakuje, ale zaraz myślę, że będzie. Dobra, jedziemy. Dobra. Potrzebuję człowieka, żeby tutaj to wszystko zabudować. Dobra. Trochę zwolniliśmy tempo, to bardzo niedobrze. Musimy przyspieszyć. Przede wszystkim z jedzonkiem, bo... Dobra, sypy są. Dobra, tu jeszcze jest okej. Tu też wygląda to dobrze. Namaste. Dobra. To weźmy ten kamień. A może zaatakuj. A bo tu wybudujemy sobie zamek. Dobra, teraz trochę w militaria musimy pójść. Namaste. Shilpikar. Trzeba to zrobić, bo jeżeli tego nie zrobimy, to tu będzie później bardzo nieprzyjemnie dla nas. No, ja wiem, że troszeczkę tutaj sprawa słabo wygląda z drewnem, ale postaramy się to nadrobić. Dobra. Dzieło lecznictwo, te wszystkie bajery. Zrobimy sobie jeszcze kilku mnichów. Serwis leczący to jest ważna sprawa. O, tu mi się jeszcze to nie podoba bardzo. Albo wiecie co, panowie, najpierw to wy mi wybudujecie tutaj zamek. A tutaj zrobimy sobie przesłonę, bo tu koledzy będą bardzo chcieli nam poprzeszkadzać. Dobra, jak to sytuacja wygląda? O, no, trochę więcej na złoto, też się przyda ludzi. No, jesteśmy w erze zamków, więc tutaj zamek to jest must have. Co dalej? No fajnie było poulepszać te wszystkie zbroje i tak dalej, ale no... Stoimy tutaj z tymi zasobami, jak stoimy. Namaste. Udział cierpika. Agna Hashiman! Udam Hashiman!
Dobra, jak tylko będzie zamek, zrobimy sobie treby i tutaj spróbujemy na nich uderzyć. Tu by się jeszcze przydał zamek w tym miejscu. Tak też zrobimy. Proszę tutaj słonie. To jakiś był ranny. Agna. Dobra, tu zrobimy pyk. Dobra, kupimy trochę. Mamy mało złota. Ale kupimy i wbudujemy sobie tutaj zamek. Czy mamy gdzieś jeszcze jakiś kamień? Chyba nie, ale wyślemy jednostki tutaj później. No dobra. Nic tutaj nie zrobimy. Ile mamy do ataku tych łobuzów? Trochę jeszcze czasu jest. Dobra, tak wolnimy sobie na... Dobra, tu też zrobimy treba. O, coś z tym drewnem tak nie za bardzo widzę tutaj jest. Dobrze. Dobra, gdzie nas atakują? Od tej strony? Nie, tu jest na razie czysto. A, co my możemy zrobić? No, musimy troszeczkę to jedzenie pocisnąć. To złoto też, bo z tym złotem jest nie za ciekawie tutaj. Dobra, atakują. Gdzie atakują? Nie wiem. O, tamtędy. Dobra, może troszeczkę jeszcze więcej... Aha! Dobra, zróbmy tutaj trzy arczerownie. A, ktoś tu się leni? Dobra, myślę, że tutaj tą wieżę skasujemy najpierw. Koledzy się trochę zdenerwują. Ale trudno. Dobra, serwis leczący poproszę. Thank you.
Tak jest, tutaj im trochę... Trochę im bazę tutaj... porozwalamy. Okej. Ha. Namaste. Karish. Ha. Ha. Karuchu. Mhm. Dobra. Musamar kaam karna. Zapraszam tutaj. Musamar kaam karna. Musamar kaam karna. Musamar kaam karna. Namaste. Gdzie tu mamy jeszcze jakieś złoto? Dobra. Dobra, oczyścimy sobie trochę ścieżkę tutaj. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy tu warto im dalej tutaj. Dobra, może front tutaj przeniesiemy troszeczkę. Oj, oj, oj! Jeźdźców poproszę. Ratować Radżę. Albo dobra, jak już atakujesz, to atakuj. Dobra, jak tutaj? Dobra, front przeniesiemy trochę tutaj teraz. Dobra, jak tutaj sytuacja? Militarkę, panowie, militarkę. Dobra, jak tutaj sytuacja?
Mamy wszystkie ulepszenia? Dobra. Atakują. No dobra, trochę nas spowolnili. Przyznaję. Ale ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Ojej, dlatego te słonie tu przeszły, dobra. Się rzucili, spoko. Nie będzie tak tragicznie. Tu mamy złoto. Dobra. Dobra, i zwijamy zabawki. No panowie, zwijamy zabawki. Skromniutki oddzielnik tutaj byśmy potrzebowali. O, oni to jakoś weszli? O nie! O nie, tego nie zauważyłem, powiem szczerze. Tego, powiem szczerze, nie zauważyłem. Trochę nam gospodarka podupadnie. Ale mam nadzieję, że to przetrwamy. Do tego centrum. Trzeba to centrum odratować. Przede wszystkim szybko zabezpieczyć ten mur tutaj. Thank you.
Ale straciliśmy dużo jednostek. Dobra, uderzymy teraz na drugiego przyjaciela. Tylko, że uderzymy od drugiej strony. Tak, podleczymy się trochę w zamku. No, powiem szczerze, że zlekceważyłem trochę tą stronę. I to się teraz zemściło. Ale dobra, tu jakoś to wybronimy. Przesuniemy się trochę. Dobra, w ogóle odwołujemy te alarmy. Musimy przywrócić gospodarkę. Stały dopływ jednostek. Dobra. Ryby zawsze mile widziane. Dobra, nie mamy złota, ale tutaj mamy całkiem fajny przyczółek na wydobycie. Ile mamy na jedzeniu? Trochę mało. To nadal jest mało. Dobra, lecimy na ich bazę tutaj. Dobra, jest okej. Jak tutaj? Tutaj trochę teraz się zorganizujemy. O, mamy tu paru jeźdźców, super. No, musimy trochę odbudować to. Dobra, myślę, że to kwestia czasu.
tutaj stoimy całkiem nieźle. Trzeba porozwalać te tutaj mury. I przygotować się na natarcie na ostatniego przeciwnika. Chyba się poddał. Albo mi się zdaje. Poddał się. Szkoda tylko, że wieżę ma cały czas. Mi się zdaje, że się poddał. Tak jest. Dobra, będziemy potrzebować też trochę ludzi. Chociaż was wyślę tutaj, tu mam trochę kamienia. Dobra, atakują jeszcze. O nie, znowu. Było od tej strony. Dobra, ja kupię tego kamienia. I zrobimy tutaj zamek, bo od tej strony tutaj chłopaki są bardzo nieznośni. Dobra, ale będziemy potrzebować też ludzi, żeby tutaj się rozłożyć z zamkiem. Są nasze słonie? Oj, 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 panowie, ile was tutaj jest? Albo wiecie co? Pójdziemy w to. Szkoda mi tych wielbłądów. Dobra. Dobra. Agya. Namaste. Robimy sobie od razu bazę wypadową. Oj, mamy mało na drewnie. Oj, 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 tego nie zauważyłem. Oj, to się na nas zemści. Musimy kupić drewno. O Jezu, jakie kwoty. Tragedia. Dramat po prostu. Jeszcze mamy limity. O kurczę. Dobra, poświęcimy trochę na jedzeniu. O, kupimy też sobie trochę kamienia, bo zamek będzie tutaj bardzo potrzebny. Najpierw zbombardujemy im tutaj zamek. Dobra, panowie, wszyscy na drewno, bo z tym drewnem tutaj naprawdę jest temacik niezaprzyjemny. Musimy karczmy.
નમસ્તે હું કરીશ હું સમાર કામ કરનાર છું શ્રીમાન નમસ્તે હું સમાર કામ કરનાર છું Chociaż dobra, rozwalamy bramę. Wjazd do środka. Namaste. Jak rozwalimy im stajnie, to już będzie całkiem spoko. O nie! Napór, ale musimy ich tutaj cisnąć mocniej. Już pozbędziemy się słoni, to już będzie sukces. Te słonie nam najbardziej przeszkadzają. Coś mają. A to myślę, że nie powinno już stanowić problemu. Powinni się poddać, to już bez żartów. Jeszcze atakują. Dziwne. Dobra, poddają się.
करो। Jeszcze się nie poddali. Jejku, ale to trwa. Happens against the Turks, Prithvi Raj will be remembered for centuries. Tak jest. Now, I must hurry to find my Raja and help him complete his destiny. Agya. Prithvi Raj's heroism could not overcome his delay. He was defeated and taken to the Turkish warlord's castle in the Afghan mountains. There, my king was cruelly blinded and imprisoned. I followed my Raja in his captivity. When I came to the Turkish court, I regaled the warlord with the same tales and feats that I have told you. Surely, I persuaded him. A generous warlord would treat such a heroic Raja as a companion and vassal, not as a prisoner condemned to a sullen dungeon. But Muhammad's heart was cruel, and though he brought my Raja from his prison, he mocked Prithvi Raj for his blindness. In ridicule, he threw a bow and a single arrow at my Raja's feet and dared him to strike at him. Prithvi Raj drew the bow. Though he could not see, the sound of the Turk's sneering laughter made his aim true. He released the arrow, striking Muhammad Ghori. The guards fell upon Prithvi Raj and slew him. In Ajmer, Sanyogita was stricken with grief. So strong was her love that she could not bear to live another day without her Prithvi Raj. In honor of her husband and defiant to the end, she took her life by throwing herself into a fire. Thus, my story ends where it began, with a legend born of fire.